Czarne lustro to brytyjski satyryczny serial fantastyczno-naukowy stworzony przez Charliego Brookera. Mroczny i satyryczny sposób skupia się na tematach, które dotyczą współczesnego społeczeństwa, szczególnie na negatywnych konsekwencjach rozwoju nowych technologii. Każdy odcinek to osobna historia. Akcja toczy się w alternatywnej teraźniejszości albo bliskiej przyszłości. Jest kilka odcinków, które uderzyły nie w przyszłość, ale teraźniejszość bądź wizje z Czarnego Lustra się sprawdziły. Także właśnie o tych odcinkach będzie. Uwaga, będą spoilery. Hated in the nation. Aby zwiększyć liczbę pszczół w Wielkiej Brytanii, granular stworzył specjalne pszczoły roboty nazywane ADIS. Detektywi z pomocą agenta NCA prowadzą śledztwo w sprawie śmierci dwóch osób. Okazuje się, że przyczyną zgonu były dostanie się do głowy ofiar ADIS, które wywołały niewyobrażalny śmiertelny ból. Obie osoby były oznaczone hashtagiem DevTu na portalu społecznościowym, gdzie ludzie typują kolejne ofiary pszczół. Za zhakowaniem Edis stoją pracownik Granular Garrett Scholz. Choć policji udaje się przejąć dysk z nazwiskami kolejnych ofiar, dochodzi do masakry. Ludzie w internecie w sumie decydują kto ma żyć, a kto ma umrzeć, a ich jedynym wyznacznikiem w tych decyzjach jest, bo tak mi się widzi. No, trzeba coś dodawać, tak jest niestety. Krokodil. Odcinek bierze na warsztat bardzo znany motyw zbrodni, poczucia winy, a ostatecznie zbrodni, potencjalnej kary. Wszystko to jest bardzo typowe. Pojawia się zbrodnia, która została już zupełnie zapomniana, ale wrzuty sumienia sprawiają, że powróci ona ze zdwojoną siłą. Krokodil zachęca nas do myślenia, ile wolności jest w stanie oddać. Aby walczyć z terrorem bardzo aktualny temat. Współcześnie porusza się często temat liberalizacji społeczeństwa, dostępu do narkotyków, broni, ale to wszystko jednocześnie zakłóca struktury bezpieczeństwa wewnętrznego i pytanie, co jest ważniejsze: poczucie złudnej wolności czy świadomość złudnego bezpieczeństwa. Bo wolność bez bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo bez wolności to złudzenia, ale jedno z drugim nie może iść w parze od taki paradoks. The Waldo Moment. Jamie Slater jest komikiem, który stworzył niebieskiego Misia Waldo. Komputerowa animacja jest znana zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Popularność Waldo nie przekłada się na życie prywatne jego twórcy. Producenci programu nocnego, gdzie o oczernie polityków, postanawiają postawić go jako kandydata w wyborach. Michi ma coraz większy elektorat, satyra na współczesną politykę. W Polsce na szczęście nie jest aż tak źle u władzy, na zmianę jest platforma i PiS. Nie są to może najlepsi politycy, ale są to politycy. Wśród ludzi można zauważyć trend podążania nie za przywódcami rozsądnymi, świadomymi, ale mówcami, którzy mają idiotyczne postulaty, ale są najbardziej charakterystyczni. I choć w Polsce weszła do sejmu Polska Partia Piwa, to jest to uzasadnione, bo jej członkami byli ludzie rozsądni i poważni. No ale jest wiele par z konfederacją oczywiście na czele, gdzie ludzie mają abstrakcyjne wizje, bardzo skrajne, szalone i nieodpowiedzialne, a ludzie, głównie młodzi, nierozsądni idą za nimi. Na szczęście widać to w skali ogólnej, jedynie w szczątkowych ilościach. Jeszcze ten rozsądek istnieje na świecie. Jeszcze. W Brazylii już nie na przykład. Striking Vipers. Danny i Karol to przyjaciele ze studiów, którzy nie widzieli się już bardzo dawno. W czasach młodości panowie spędzali miło czas na imprezowaniu i całonocnych potyczkach w grze wideo pod tytułem Striking Vipers. Po latach Karl nieoczekiwanie zjawia się na urodzinach danego i jako prezent wręcza mu nową wersję ich ulubionej gry wraz z rozszerzeniem do wirtualnej rzeczywistości. Mężczyźni trafiają do gry jako kobieta i mężczyzna i w grze zakochują się w sobie, ale nie jako mężczyzna w mężczyźnie, ale jako mężczyzna z gry w kobiecie, z gry w a nawet jak nie zakochują, to uzależniają się od wzajemnych doznań. Doznania wirtualne przekładają się ponad doznania realne. Ludzie zaczynają żyć w świecie wirtualnym i nie potrzebują tego, co oferuje im prawdziwe życie. Wystarczy fikcyjna przyjemność. Prawdziwe, prawda? Biały Niedźwiedź, młoda kobieta, budzi się w obcym domu i nie pamięta kim jest. Zakubiona i zdenerwowana, wybiega z domu na pustą ulicę. Kobieta zaczyna pukać do drzwi mianych domów, ale nikt jej nie odpowiada. Nagle wpada w świat niezwykle brutalny, gdzie ludzie na nią polują, a ci, którzy na nią nie polują, zamiast pomagać i rozmawiać z nią, tylko nagrywają jej cierpienie telefonami. Oczywiście puenta jest bardzo złożona, ale to już uświadamia jak działają ludzie. Bo tak działają, wolą patrzeć, a nie działać. Nasycają się patrzeniem na cierpienie, lubią cierpienie, morderstwa, kradzieże, narkotyki. Nie walczymy z tym, nasycamy się patrzeniem na to. Gdybyśmy faktycznie nie lubili przemocy i zła, to byśmy byli, jak to się nazywa, konfidentami. Nie okłamujmy się, patologia zostałaby wyeliminowana w przeciągu miesiąca, gdybyśmy przestali ją akceptować. A dla nas nie tylko jest to do zaakceptowania. Jest to dla nas rozrywką. 15 milionów. Ludzie skazani są na pracę fizyczną, za którą dostają punkty, które wymieniają na skórki swoich animacji albo na jakieś głupie gry. I tym żyją. Do tego jest Reality Show Hotshots, które stanowi podstawową rozrywkę dla ludzi. Dwie prawdy. Pierwsze, wszystko co zarobimy i zdobędziemy, wykorzystujemy na bezsensowne rzeczy, które ograniczają się do podniesienia naszego prestiżu, pokazania się. Drugie, kiedy jest szansa na wyjście z doli głupiego robota pracującego tylko po to, żeby się pokazać, robimy to i zapominamy o wartościach i o tym, co mówiliśmy, i robimy to, co nam każą, żeby mieć łatwiej. Facebook. Właściwie, żeby pogadać o tym odcinku, od razu trzeba przejść do finałowej sceny, także jeśli ktoś nie oglądał, to sorry, psuje całą zabawę. Mężczyzna powoduje wypadek samochodowy, bo bawi się w trakcie jazdy telefonem, dokładnie siedzi na portalu społecznościowym. Dla lajka pod głupim zdjęciem psa traci uwagę i zabija swoją narzeczoną. Trzeba coś więcej. Monolog, który wygłasza bohater, zwraca uwagę, że cały nasz czas zabierają smartfony. Na łeb, na szyję. Lesie, główna bohaterka, żyje w świecie, w którym wszyscy na każdym kroku oceniają się za pośrednictwa mediów społecznościowych. Dobry wynik w rankingu pozwala wynająć mieszkanie po atrakcyjnej cenie, wypożyczyć lepszy samochód albo zostać obsłużonym w pierwszej kolejności. Ludzie z niższym rankingiem są wyszydzani, unika się ich, piętnuje i zabrania wchodzić do konkretnych budynków. Ocena w internecie jest ważniejsza od tego, jacy jesteśmy i zachęca nas do działania na pokaz. W odcinku pojawia się postać, która jest dobrym człowiekiem i ma Niską ocenę, a są osoby dwulicowe, wiecie, takie influencerki, które mają wysoką ocenę, a są po prostu głównym. I żyjemy w takim świecie, każdy na kogo patrzymy, jest oceniany, mało tego. Popatrzcie na YouTuba, ja do Was mówię i jestem właśnie wystawiony na taką ocenę. To jest głupie, bo sam fakt, że ktoś to ogląda, że ktoś to skomentuje, jest dowodem na to, że moje słowa trafiają do kogoś. Zadowala to albo obraża kogoś, ale ma jakąś wartość minimalną, ale ma. Zaśmiałem się wcześniej z Konfederacji, skrytykowałem zbyt duży dostęp do broni i za to zostanę oceniony. Jak? Napiszecie mi, że dobrze, żebym zdechł, żebym pokazał twarz, to mnie zabijecie na ulicy i serio takie komentarze otrzymuję. I nie rusza mnie to, a wiecie dlaczego? Bo to ten ktoś komentuje mój film, a ja jestem twórcą. Ja poświęciłem czas na to, a ten ktoś poświęcił 20 sekund na napisanie komentarza, a 20 tysięcy osób poświęciło po 12 minut na obejrzenie mojego filmu. Naprawdę powinienem się tym przejmować. Przejmować się tym, że nie mówię tego, co chcecie usłyszeć. I puenta, są youtuberzy, choćby taki pan na literę F, który raczył komentować ten kanał, czy też pan na literę A, który również to zrobił. I stworzyli różowe, idealne filmy, które odpowiadają większej części widowni. Zdobywają łapki, słuby, komentarze, bo robią tak, jak chcą ludzie. A ja mówię... Jaki jestem? Mam przez to mniejsze statystyki, ale mam je prawdziwe i dlatego się nie przejmuję. I o tym jest ten odcinek, że ludzie działający pod publikę są bardziej cenieni niż ci prawdziwi. USS Kalister. Fabuła odcinka powiedział o mężczyźnie, który jest totalną chipą i nie potrafi się postawić nikomu. A w grze komputerowej tworzy swój własny wyjątkowy świat, w którym rządzi wszystkimi i jest twardzielem, ponieważ w fikcyjnym świecie nikt nie może mu się postawić. Prawdziwe, prawda? Mówiłem o komentarzach, zabiję cię, spalić cię w piecu razem z tymi twoimi Żydkami i zdechniesz komuch, Uprzedzam, nie jestem ani Żydem, ani komuchem. Niektórzy za dużo się bajeczek dla dorosłych pod tytułem polityka oglądali po prostu. Ilu tych twardzieli jest naprawdę... Kto z nich ma jaja, żeby założyć organizację narodowo-socjalistyczna Polska Partia Robotników, kto utworzy Polskie SS, a może są twardziele, którzy faktycznie, kiedy spotkają lewaka, wbiją mu nóż w serce. A no właśnie, piszą to tacy frajerzy, bo wiedzą, że w internecie nic im nie grozi, po czym odchodzą od komputera i grzecznie tuptają posprzątać pokój, bo ma mama kazała, nie żebym kogoś obrażał, ale pojawił się jakiś czas temu komentarz, który przedstawiłem na Światowej Historii i brzmiał on mniej więcej tak. Hitler dobrze robił, że mordował Żydów. Wszedłem na ten kanał i okazało się, że właścicielem konta jest chłopiec może w wieku 7 lat. No i co wy na to? Sieć daje nam złudną świadomość wyższości nad innymi i pozwala nam poczuć się pewniej, a tak nie powinno być. Sieć uczy nas braku szacunku. A szlitu. Trzeci odcinek piątego sezonu. Fabuła jest dość rozbudowana, więc przejdę do puenty. Jest artystka pop. Kochana przez ludzi, wszyscy ją uwielbiają za to, co robi, choć naprawdę to nie ona. Jedzie na prochach i jest manipulowana i kreowana przez swoją agentkę, przez mainstream, przez popkulturę paćkę, którą ludzie tak uwielbiają. W końcu udaje się wyjść z cienia mediów i zaczyna robić to, co lubi. Występować tak jak lubi. Pokazuje siebie prawdziwą, a nie pod publikę. I nagle jej wielcy fani wychodzą z jakiejś koncertu. Ludzie lubią mieć nakładany różowy, idealny świat do głowy. Możesz wszystko, uwierz w siebie, bzdury. Naprawdę mocny odcinek w przekazie, także polecam, bo jest prawdziwy.